Siemeczko, jestem Petem Games. Witam was w moim gospodarstwie. Gdzie widzicie, jesteśmy przy hali łuchowej. Będziemy sprzedawać sobie kukurydzę, którą musieliśmy w poprzednim odcinku. No i było trzeba stawić pod halą kukurydzą. Z tego względu pora też. A że teraz no, jest kłopot, nie trzeba się pępić, trzeba się męczyć. No to możemy sobie stawić do hali. I jest elegancko. Komentarz już jest schowany. Ogarnięty, tutaj sobie stoi, już sobie odsuwamy. Tutaj widzenek stoi elegancko postawiony, sztoka odpięta i jest wszystko miodnie, proszę państwa, miodnie. Oto człowiek walczył od początku, jak to zaczął. To co, lecimy sprzedawać, ale jeszcze na początku, tak jak wspominałem, trzeba pozapłacić. No, parę przelewów, czyli na dzień dobry 30 tysięcy za halę łukową, na tą, którą jesteśmy teraz aktualnie, staje nam 17 tysięcy. I teraz jeszcze musimy odjąć 14,5 tysiąca za fotowoltaikę. Staje nowa, nie zaledwa 700. Tragedii nie ma. Dzisiaj ogólnie plan taki, że jest zima. Będziemy sobie chować maszynki już na zimę, żeby zimowały. A mi te, co nie będą potrzebne. A co jeszcze się zmieniło, jak widzicie? Wyciąłem drzewa. Wyciąłem sobie drzewa, żeby to nie było elegancko. Czekajcie, tylko ja sobie drzwi zamknął. No ja sobie musiałem przesunąć. Głównie te potęgę, ja nie wiem. To jest. I lecimy sprzedawać. To wszystko oplony sobie elegancko rosną. Więc w tragedii to w sumie mimo. Ogólnie jak powiedziałem, trzeba spora po jeszcze pochować maszyny, te co są najważniejsze, tak powiedzmy pług. Chociaż pług jeszcze też nie wiem, czy nie tak do końca chowany, tak to pewno header, prasa, bo kieszonkę będę robił późno, bo późno wiadomo, ale tutaj ten listopadowy liść jednak trzeba zrobić, bo miałem pogoda jest. Będę robił sobie w pyzmę właśnie to wszystko. Miałbym sobie w pyzmę, więc pasę będzie można schować, jakie będzie można schować. Tam parę, tak powiem, bezetów pochować, czyli otwiate będzie można sobie schować, tak powiem. No, mówcie mi. Wodę aktywną z silnikiem, kultywator, agregat, bardziej można powiedzieć, rozsiewacz. No i wszystko inne takie maszyny. Rozrzutnik, będzie można schować sobie beczkę, po prostu już kompotowo sobie schować, wszystko postawiać. Mieć to na coś, glan, coś. Jest to ogarnięte. Więc ja będę zadowolony. Zobaczymy ogólnie, inne zarobimy, chociaż też nie wiem, czy też nie, zamiast tych stawiania maszyn zadałem się, czy nie wziąć sobie po prostu rzucić wapno teraz po kukurydzy, żeby tam sobie przystarzować, żeby to już przez zimę sobie, powiem, leżało. Bo jednak trochę wyjałowiłem tą ziemię. Niby pH jest dobry, ale spróbuję może tak zrobić, nie wiem, zobaczymy dalej, jak to zrobimy. Na razie jedziemy sprzedawać, zobaczymy, nie będziemy mieli pieniędzy za dane transporty. Jestem ciekawy. No i teraz pierwsze primo. Na którą stronę ma przyczepa? Wiemy, że troszeczkę źle to robię w tym momencie, bo powiecie. Kurwa, też teraz się nie robi. Ale tak sobie zrobiliśmy. Ogólnie jak widzicie prawie 14 ton. 13,5 tony, a tam jest blisko 19 ton. To jest naprawdę z tego kawałka. No, udało się to dobrze ogarnąć. Naprawdę ja się cieszę, jakby nie było tak. Na całym rokiem tutaj dążymy do tego, żeby co robić. Pieniądze, więc... Niech to sobie leci.
Dobrze. Ile mamy? 10300. Ładnie. 10300 to już mnie troszeczkę wspomoże. Tak, dobra cena, bo 770 złotych. A to jednak płyzy. Luksus. Ale z tego co już wiem, prawdopodobnie w przyszłym roku będzie, bo jeszcze też nie wiadomo jak będzie dokładnie, ale dalej chłopaki, że po 600 może być. Będą teraz trochę ściągać. Nie oni, tylko bezpośrednio inne tam firmy, więc może być taka konkurencja cenowa. Więc zastanawiam się, jak to nam wyjdzie, no ale myślę, że nie będzie aż tak źle pod tym względem. Więc mówię, no na razie trzeba się cieszyć z tego, że się zarabia, nie takie za pieniądze. Naprawdę, jest petarda. No 10-13 tysięcy. Myślę, że tam teraz zrobimy gdzieś w miejscach 14. No to przyczepę. Na te, przepraszam, przyczepy. 13-14 to już tam z tego, więc myślę, że ponad 25 tysięcy powinniśmy mieć na stanie finansowym. Więc to już coś będzie można bliżej wiosny myśleć od właśnie dołożeniem do tego odpowiedniego czujnika. Bo sprzętem, można powiedzieć. Więc no, nie ma tak źle. Miałem ogólnie robić po kukurydzy, miałem ogólnie ogarniać, ale stwierdziłem, mówisz, palię 6, to 80% będzie zasiewów porównych i tak. Tego nie będę ruszał, tam sobie będzie po prostu leżało do wiosny. Wcale to ugorem, no bo to jednak tak było uprawione, bo tam będzie ogólnie soja, więc myślę, że nie będzie tak źle. Tutaj też patrzę, że poplony ładnie sobie tutaj rosną, więc tutaj będzie, no w tym roku będzie, trochę będzie tego wszystkiego, no bo teraz będziemy mieli około 3 hektarów soi, tam mobilu, w zależności jak to tam można powiedzieć. Więc myślę, że tragedii jako tako nie powinno być. Patrząc tak racjonalnie. Dobra, teraz tak sobie tutaj weźmiemy. To teraz taki będzie to ta hala, którą wjeżdżamy. Będzie hala typowo pod przyczepy. Przyczepy, rzutniki, beczki. Pod tym względem to będzie funkcjonować. Ewentualnie będzie to rzutniki też to będą stały. Więc nie ma tragedii. Trzeba później tylko jeszcze je umyć, ale to już nie teraz. Trzeba gotować po prostu na to wyzimowanie, a teraz żeby wiecie. Jak już hala jest otwarta, to niech już tutaj będzie wszystko ogarnięty. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. A nie tylko zrobimy dzisiaj odcinek sprzedaży, zobaczymy. Co finalnie wyjdzie, chociaż case jednak jest troszeczkę szybszym sprzętem. Nie wiem, odcinek po odcinku, szczerze mówiąc, nie mam pomysłu, jak mi to boli, ale jednak też tego ponagrywać. No, nie ma źle. O, sąsiada, który wyjął. Nie, nie, dobrze, nie, dobrze. Musiałem zjednąć. No i tak, 18, no praktycznie ile? Nakłem 5 kg 19 ton. No więc powiem z tego kawałka sporo. Mnie tego zastanawia, jak ja będę kosił kukurydzę na hektarze 90, blisko 2 hektary nawet. I ta wydajność taka będzie jak teraz. No to powiem szczerze, już nie chodzi mi o sam
zarobek. Ale o ten tonaż tutaj to będzie, więc myślę, że... Będę się zastanawiał, jak tam teraz zrobię, bo tutaj troszeczkę będzie w tym roku. Znaczy już na przyszły rok, myślę. Przy domu będzie kukurydza. Na kieszonkę. Zdarzałem, czy też w całości nie będzie przeznaczony to wszystko na kieszonkę, tylko będzie też, jak teraz, na ziarno. Więc naprawdę będzie grubo. Będzie grubo. Czekajcie, czy ja się teraz byłam? No tak, już się kurna nie byłam. Dobra, powoli. Trzeba zobaczyć, na którą szczepa prawa. Pala, dobra, na prawą. Dobra, wysypujemy. No i zarabiamy pieniążki. I będziemy mieli o więcej nawet. $14,600. No, zbrakło mi 3000, byśmy mogli spłacić już całkowicie halełkową. A to zostaje mi, ale płacimy, to mamy 30 do przodu. Do tego jest grudzień, styczeń, luty. W lutym mi schodzi, styczeń schodzi mi fotowoltaika. Więc też powinienem mi te 14,5 tysiąca. Nabędziemy do przodu, więc no naprawdę nie powinno być źle. Patrząc sobie racjonalnie, a teraz szczerze patrzę się za zbiornikiem do paliwa. O kurwa. Za zbiornikiem do paliwa. Kurwa, co jest? Wyjść. Zbiornikiem do paliwa z tego względu, że się trochę już naprzykrzyło w tych bańkach targać. Więc myślę, że będę już powoli oszedł w stronę, którą no, po prostu już powinien mieć dawno, moim zdaniem. Po prostu kupić zbiornik. A czy to będzie używane, czy to będzie nowy, czy to będzie na opałówkę, czy to będzie swimmer, czy tam mauser, czy cokolwiek, to już jest mało ważne. Grunt? Miał paliwo pod dostatkiem. Nie wiem, no myślę, że taki mauser, czy tam zbiornik na opałówkę 2,5 tysiąca litrów, coś w tym stylu, mniej więcej tak będę oscylował. Jak się trafi gdzieś tani, mniejszy, też nie będę zarzekał. Powiedzmy, mogę średnio powiedzieć, że te 500 do 1000 litrów muszę mieć ten zbiornik na sezon, tak? W sezonie powiedzmy żniwnym, w sezonie właśnie muszę mieć łąkowym, czyli na trawy, na uprawki to już troszeczkę więcej, na to mogę, wiecie, uprawki to już te, taki okres, że powiedzmy zaczynamy w sierpniu, kończymy w październiku, więc tak się obijemy, to i tak powiedzmy 3000 litrów w ciągu 3 miesięcy. Więc no, powinno być dobrze. A zresztą zobaczymy. Ma raczej 6,5 złotego, tak mniej więcej wychodzi paliwo teraz to. Teraz trzeba pomyśleć o tym. I to po prostu sobie pozakupywać. Dobra. Bo wiecie co? Ja inaczej zrobię. Weźmiemy sobie beczkę. Wyciągniemy sobie innej beczkę. W ten sposób zrobimy. Trzeba chyba jakąś ekipę wziąć tutaj do tego, bo trochę ten teren wyrównała wszystko. Powiedzcie pewnie, po co zdawać na jak i to pewnie z tego chciał. No tak,
Ale nie chodzi mi o to, bo tego nie mam gdzie trzymać. A teraz tutaj pełen pusty mieć, powiedzmy, zbiornik się na gnojowicę na zimę. O Jezu, kurwa, ja coś, to nie cienie tebie, to nie. To jest coś ewidentnie. Chcę stawy tak zrobić. Oczywiście, żeby to zrobić, tak. Bo tutaj ile było w tej obłoże. Aha, teraz mi nie pokaże, bo ona jest nieczynna. Dziwnie. Ale. Ma się też wszędzie kurna kupić sobie te jałówki już powoli. Czekać tych jałówek. A się kupmy na naszej. No już kasiewek. Muszę po prostu zadzwonić tego gościa, żeby te jałówki przywiózł. Już taki był zamiar od początku. Więc muszę tu pogadać z nimi, żeby przyjechał i tutaj mi wszystko ogarnął. Przyjął są jałki 300 w tym stylu do zacielenia. Więc no to trzeba tak skupać z gościem sobie. Usiąść kulturalnie i pogadać. O, takiego trzeba nie ustawić. Dwa, lecimy. A w pewnym zależyku to jeszcze wpadnę i staryżuję w późniejszym czasie. Patrzcie, nie, więc już nie ma obrotu. A, później no bieg drugi, to raz wyjdzie. Robota jak? Ta lala. Pasty powychodziły, no ale to jest nie nowością. Ogólnie. Ale tutaj tragedii mi się zdaje, że nie będzie. Ta ruka przyjdzie, coś tam przykieruje. Później przyjdzie obornik znów i później gnojowice na wiosnę. I powoli tak sobie to będziemy ogarniać. Po prostu ta robota jak najbardziej nam tutaj szła, żeby jednak tego nawozu troszeczkę ograniczyć, ale też bez przesady, bo jednak bez nawozu też to zbytnio nie dziornie. Jest teraz tak, rodę mamy, ja sobie podaję później na spokojnie tą starożówką, potalerzuję, to praktycznie można powiedzieć, że to są ostatnie prace polowe, typowo polowe, bo jeszcze łąkę. Będziemy kosić, ale tak, raczej mi się zdaje, że wszystko związane z skrzynkami ja sobie poogarniam po, znaczy, zwodzić, między nagraniami, tylko po prostu będę chciał mieć odcinek tylko za zbieranie właśnie przyczepu, no bo jednakowoż tego zbierania już dawno nie było, ale na przyczepa stoi, trzeba ją poużywać. Właśnie w tym sezonie końcowym, chociaż się wezmę zrobić. Chyba tak to teraz robiliśmy przeważnie tak, że robiliśmy wszystko tak belki. No bo z jednej strony ktoś powie dziwnie tak robisz. Dla mnie jest troszeczkę lepiej, niż nie chodzi pod względem realności. Dla mnie realność ten kup wychodzi. A tutaj pod względem farminga chodzi mi trochę lepiej to tego względu, że no szybciej to ogarnę. Pomieszanie tego wszystko chcę, wymieszam i cześć. A tak to się muszę trochę nakombinować. A tragedii ogólnie to już nie ma. O, tutaj to ładnie wygląda, jednak już tutaj wiadomo, że to powinna być chowa sieczka rzucona, tutaj tego akurat nie było, bo tym bizon nie ma. Ale mówię, jeszcze widzą jeden sezon pełny przerobi i myślę, że już wtedy będzie pora go wymieniać po prostu na coś większego, wydajniejszego i być może, nie jest to pewności, 100% pewności nie mam, ale podejrzewam, że na coś młodszego, no większego, młodszego, a co tam wyjdzie finalnie, jakim federem, też później będziemy myśleć, ile jeszcze hektarów dokupimy, bo na bank gdzieś jeszcze dokupimy. Jestem zawzięty na tą ziemię.
A więc ja sobie będę jeszcze szukał gdzieś jakiejś dzierżawy, może dzierżawy już nie, po prostu wykup. Już teraz będzie jeszcze trwał wykup, prawdopodobnie właśnie wykupienie, wykupywanie tych dzierżaw, wykupienie. No i zostaje mi tylko kupowanie samych pól bez żadnych prawdopodobnie dzierżaw. Bo dzierżawami jest troszeczkę ciężko. Są to pewni ludzie, którzy powiedzą, że dadzą, za chwilę nie dają. A pozwalam się tutaj mediować. Ja chcę powiedzieć, że chcę kupować. Ja kupuję od raz. I mam to już po prostu na kwitku. Pewnie, że ten i ten osobnik, ta osoba zakupiła i nie ma bata, żeby zabrać wspomnianą ziemię, tak to wiecie. A nie, ci sprzedam, później ci nie sprzedam, dam ci dzierżawę, ale ci później zabiorę, bo jak uprawisz. Taki wypadek miałem w rzeczywistości u siebie. Trzeba jak się jakoś gospodarowali, jak wziął dzierżawę. Ja powiem za obuburną zagoną, czyli właścicielki i ojca. No a później rodzi właścicielka. Powiedziała, że być może nie chcę dokładnie, tak powiem dokładnie. Czyli synowa. Córka, proszę. Się powiedziała, że jednak nie, dziękuję, dzierżawę zabieramy. A tam był nowy nakład zrobiony, bo tam był kurzak dawany, był nawóz dawany w dużej ilości, obornik, bydlęcy bodajże. Jeszcze tam było przemieszywane. No i powiedzieli, że tak, że jednak jak tam dobrze oddawało później takiej uprawce było zajebiście dawało tego tonażu. Tam było 30 belek hektara wtedy wychodziło, więc naprawdę było zajebiście. Jak już to powiedzieliśmy, no wiecie, później jak tam zabrali dzierżawę, bo jak oni nie mieli inaczej, na samym początku, bo tak trochę za ja mocno zacząłem gadać i czego zaczęło się. Bo tak, właścicielka ziemi właśnie no miała lichy plon z tego. Miała strasznie lichy plon z tego. No i szukała kogoś, kto weźmie to w dzierżawę. No i no, my stwierdziliśmy, że to weźmiemy. To weźmiemy i kończymy to dokończenie. Że my to weźmiemy. No dobra. To tamtego akurat wiadomo, zapoczyniliśmy. No i ona miała ogólnie może 8. 8, może u nas 10 kolega, to już chyba było 8 razy dycha z hektara. Dlatego pobraliśmy te już nie kończą. Jak tam nałożyliśmy ten nakaz, ale wiadomo, że nakaz był zrobiony, no to już się inwestycja zaczęła przy plonie. No zobaczyli, że ten plonuje, to zabrali. Oni tam z 2 lata korzystali, tak samo spłatyli jak wcześniej i już przestali całkowicie dodawać na nich komuś jeszcze innemu i do tej pory gospodaruje, ale też tak trochę nie za bardzo z tym podtinkiem. Dobra, nie przedłużam dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli takie już nie mu się spodobał, to ciepłe w górę komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.